Dzień dobry, Grzegorz Kucharczyk, zapraszam na kolejny wykład. Niemcy. Kraj porządku. Ładu. Niemcy to ordnung, porządek, ale historia potwierdza, że raczej mamy do czynienia zupełnie z innym zjawiskiem. Niemcy jako kraj rewolucji. To jest temat dzisiejszego wykładu. Rzeczywiście tak jest, że my zazwyczaj, jeżeli mówimy o Niemcach jako, jako pewnej wspólnocie kulturowej, no to zazwyczaj kojarzymy Niemcy. Pewną jakością, porządkiem, takim ładem. No ale w historii właściwie od początku nowożytności mamy do czynienia z taką prawidłowością, która na przykład naszemu wieszczowi Zygmuntowi Krasińskiemu kazała stwierdzić, że Niemiec to Robespierus Natus. Każdy Niemiec jest urodzonym Robespierem według autora nieboskiej komedii. Co takiego miał na myśli nasz wiersz, no, wygłaszając dość wydawać by się mogło zaskakującą tezę? No ale przyglądając się historii Niemiec czy też krajów niemieckich, to mamy sporo dowodów na to, że poeta by nam jej nie przesadzał. Zacznijmy od takiej rewolucji matki, od przewrotu, który zapoczątkował, zainicjował różne Przewroty w różnych sferach, potem w kolejnych wiekach. Mam na myśli reformację protestancką, która rozpoczęła się przecież w Niemczech za sprawą zbuntowanego księdza Marcina Lutra, który po paru latach od wywieszenia swoich tez w 1517 roku ostatecznie porzucił stan duchowny, wystąpił z kościoła. No i zarzucił kościołowi, że właściwie przez XVI wieków mylił się aż do momentu, kiedy przyszedł on, Marcin Luter i odkrył, jak mówił, prawdziwą, niezafałszowaną Ewangelię. Prymas Wyszyński wielokrotnie odwołując się czy nawiązując do czasów reformacji protestanckiej, mówił, że reformacja była rewolucją religijną. I faktycznie tak było. To była, to była rewolucja, która oznaczała oczywiście <laughs> zerwanie jedności w ramach Kościoła Zachodniego, ale cały program Marcina Lutra wbrew tym uporczywie trwającym legendom do dzisiaj nie zmierzał do reformy Kościoła, tylko do zanegowania Kościoła. Luter, i to wyraźnie widać w jego pismach, których można powiedzieć, amplituda agresji tylko zrastała razem z kolejnymi, wraz z upływem lat, on nie walczył z takim czy innym papieżem z, ze skandalami obyczajowymi w kurii rzymskiej, które rzeczywiście miały miejsce i o tym pisano powszechnie w Kościele i, o tym, i z tego powodu się oburzano, ale on w ogóle walczył z papiestwem jako takim, w ogóle walczył z Kościołem jako takim, jako instytucją... E, e, która została stworzona przez Boga, przez Chrystusa, który jest jego niewidzialną głową, walczył z kościołem, o którym święty Paweł nauczał, że jest mistycznym ciałem Chrystusa, to według Lutra było niepotrzebne. To była, to była interpretacja antychrysta, bo on uważał, że rzymskie papieństwo jest od początku Siedliskiem antychrysta. A więc Luther odrzucał wszystkie sakramenty z wyjątkiem Chrztu, co oznaczało czyn rewolucyjny, gdy chodzi o, już można powiedzieć, tą sferę czysto religijną. Ale warto tutaj od, odwołać się i, i zwrócić uwagę też na ten aspekt polityczny, całkiem świecki. Wszystko się dzieje, a więc mówimy o 1517 roku i kolejnych latach, wszystko się dzieje w ramach świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. W skrócie I Rzesza, czy też Cesarstwo. Formalnie było to Cesarstwo Rzymskie, odnowione po raz kolejny na zachodzie przez królów niemieckich w 1962 roku. Koronacja od Tona I na Cesarza Rzymskiego nastąpiła właśnie w Wiecznym Mieście. To trwało. Tyle, że legitymizacja tego tworu politycznego, które było najważniejszą, najważniejszą formą ustrojową, w której istniały państwa niemieckie, ta legitymizacja wspierała się no, na namaszczeniu Sacrum Imperium, na namaszczeniu tego cesarstwa przez papieża rzymskiego. Wszyscy cesarze e, e, aż, do, aż do końca XV wieku byli koronowani w Rzymie, i ten, ten rądzuk czyli wyprawa do Rzymu po koronację, no to była jedna z tych naj, najważniejszych, właśnie najważniejsza podróż, legitymizująca władcę, jeżeli został koronowany przez papieża. Oczywiście mieliśmy w historii wcześniej te przypadki, kiedy różnic cesarze byli koronowani przez antypapieży, to znaczy tych, których oni powoływali, na, 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 na tron papieski, ale żaden z nich, czy Henryk IV, czy Fryderyk Barbarossa, czy Fryderyk II Hohenstauf, oni nie kwestionowali papiestwa jako takiego, bo doskonale wiedzieli, że to jest legitymizacja, czyli uprawomocnienie ich władzy. Kwestionowali natomiast tego czy innego konkretnego papieża. Natomiast Luther zakwestionował instytucję papiestwa i w ogóle Kościół, czyli jak gdyby podcinał od początku podstawy, z którego wyrastał ten ład polityczny, który przeszedł do historii jako święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. I w tym sensie możemy tutaj mówić już, można powiedzieć, w sensie czysto politycznym i ustrojowym o czynie z gruntu rewolucyjnym. Kolejna fala rewolucji, która rodzi się w krajach niemieckich i która trwa, także do dzisiaj, a, a genezę jej możemy odnieść, czy znaleźć właśnie w reformacji protestanckiej, to jest niemiecka filozofia idealistyczna. A więc wiek XVIII, Immanuel Kant, filozof z Królewca, Królewiec, wtedy część księstwa pruskiego, monarchii Hohenzollernów, księstwo pruskie, jak wiemy, Przestało być lennem Rzeczypospolitej, rządzone przez Hońcelenów w połowie XVII wieku. Ta zależność lenna została zniesiona i, i, i Prusy Wschodnie obok Brandenburgii to był ten taki trzon monarchii pruskiej. I tam w królewcu w 1724 roku rodził się Immanuel Kant, który stał się najwybitniejszym, rzeczywiście jednym z najwybitniejszych filozofów epoki oświecenia. Nie publicystów o zacięciu filozoficznym w rodzaju Woltera, Diderota, D'Alemberta czy innych tak zwanych francuskich le filozofów bo to z reguły byli publicyści. No, trudno porównywać Woltera z Kantem, gdy chodzi o pewną głębię przemyśleń, no, ale ta głębia przemyśleń królewieckiego filozofa wcale nie oznaczała, że one były pozbawione tego ładunku rewolucyjnego. To było podłożenie miny pod metafizykę, filozofię opartą na właśnie realistycznej filozofii bytu, która swoimi tradycjami sięgała epoki starożytnej Arystotelesa, która od wieków stanowiła, dzięki takim wielkim umysłom jak święty Tomasz Zakwinu, podstawę dla filozofii i teologii katolickiej. Natomiast Kant, cała jego filozofia, to jest przekonanie o tym, że człowiek swoim intelektem nie jest w stanie dojść do rzeczy samych w sobie. Dinganzyś, jak mówił, czyli y, takich pojęć jak Bóg, nieśmiertelność, wolność woli. E, tego człowiek nie jest w stanie pojąć i udowodnić istnienia tych pojęć swoim własnym rozumem. No ale one są potrzebne. Bez nich nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Więc Kant stwierdził, że do tego trzeba woli. My poznajemy te, te pojęcia przez tak zwany rozum praktyczny, który jest właściwie aktem woli. Kartezjusz mówił, myślę, więc jestem, a Kant twierdził, że. Odczuwam powinność, więc jestem. Tak można powiedzieć, idąc za naszym wybitnym filozofem Marianem Zdziechowskim, można streścić, streścić tą filozofię kanta, ale ona niosła ze sobą dalsze konsekwencje coraz bardziej fatalne. Ponieważ jeżeli de facto istnienie Boga, którego nie jesteśmy w stanie objąć, co jest jasne, ale też udowodnić, to już dla Kościoła nie było jasne, intelektem, no to Bóg staje się postulatem. Prawo moralne we mnie, we mnie jest postulatem. A skoro tak, no to może dojść do pewnej sytuacji, kiedy człowiek dojdzie do wniosku, że na pewnym etapie rozwoju, że no właściwie ten postulat może nie jest konieczny. Bo w ten sposób Kant otwierał właściwie takie dwie drogi: albo do, pan, do, do takiego rozwiązania panteistycznego, albo do ateistycznego. Jeden z, jeden z myślicieli niemieckich, którzy tkwił w tej tradycji filozofii idealistycznej zapoczątkowanej przez Kanta, Ludwik Feuerbach, stwierdził, że no ale właściwie hipoteza Boga, czy nasz, nasz akt woli, że uznajemy swoim rozumem praktycznym, że Bóg istnieje, bo powinien istnieć, to nie jest potrzebne. To nie jest potrzebne. I na tym ateizmie Feuerbacha przecież wychowywał się i uprawiał swoją filozofię w dużym stopniu Karol Marx czy Fryderyk Engels. No ale pomiędzy tymi był jeszcze Georg Wilhelm Hegel. Hegel obok Kanta, jedna z czołowych postaci niemieckiej filozofii idealistycznej, Wielki rewolucjonista w sferze ducha, można powiedzieć. On mówił zresztą, że e, e, dzieje świata to jest postęp ducha, z tym, że nie jest to postęp e, e, ducha w rozumieniu Ducha Świętego, objawiania się czy działania Ducha Świętego, to jest jakiś absolut, e, bliżej niezidentyfikowany, ale na pewno nie należy go utożsamiać z Duchem Świętym. I to miało swoje dalsze konsekwencje bardzo rewolucyjne. Zwłaszcza w teologii niemieckiej, teologii niemieckiej katolickiej, na przykład w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku, gdzie ten wpływ heglizmu czy neokantyzmu jest bardzo silny. Czyli przekonanie o tym, że ten model heglowski, mamy tezę, antytezę i potem jest synteza, należy przenieść także na życie kościoła. Co było wcześniej, co jest teraz i będzie teraz coś nowego. Za chwilę, czyli takie ciągłe stawanie się. To stawanie się, które jest jednym z kluczy, słów kluczy, gdy chodzi o niemiecką filozofię idealistyczną, i, i właśnie utożsamianie tych zmian z, z takim właściwym kierunkiem, albo inaczej, to co aktualne staje się prawdziwe w rozumieniu właśnie tych myślicieli, teologów katolickich. Rzekomo katolickich w Niemczech, którzy są zainfekowani heglizmem, ale właśnie twierdzą, że to, co jest aktualne, no bo jest dowodem działania tego ducha absolutu w dziejach na tym etapie, to jest prawdziwe. No i to jest oczywiście odrzucenie całej, całego katolickiego rozumienia filozofii i teologii opartej na prawdzie. Nie, że prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością, a nie. A nie konstrukt nasz, nasz myślowy. Yy, cała yy, filozofia i teologia katolicka opiera się na tej, czy wychodzi z yy, tych słów, które wypowiedział sam Bóg o sobie, kiedy mówił Jam jest, który jest, a nie Jam jest, który powinien być, albo Jam jest, który staje się kimś. Jam jest, który jest. I to zostało można powiedzieć, samych podstaw zanegowane przez Immanuela Kanta, Hegla, Fichtego, Schellinga, Feuerbacha i innych uczniów. I ten, ten ferment rewolucyjny uderzający właśnie chociażby w teologię katolicką na wielu fakultetach teologicznych w Niemczech trwa. Jest takie trwałe dziedzictwo rewolucyjne w tym przypadku Dotykające zarówno sfery intelektu, jak i sfery serca, można powiedzieć. Kolejna rewolucja, która ma miejsce w Niemczech, to jest rok 1848. To jest czas wiosny ludów. Ona gaśnie ostatecznie w krajach niemieckich w 1849 roku. No ale. Ktoś może powiedzieć, że przecież ta rewolucja wiosny ludów przegrała. Ostatecznie Prusy, Habsburgowie opanowali sytuację, doszło do, do, do odnowy władzy monarchicznej, przecież nie nastąpiła powtórka w sensie politycznym z czasów rewolucji francuskiej. Tak rzeczywiście było, ale ta rewolucja, która wtedy się objawia w okresie niemieckiej, Wiosny Ludów ma inny charakter. Warto w tym kontekście przywołać ogólnoniemieckie zgromadzenie narodowe, które miało charakter konstytuanty, które obradowało we Frankfurcie nad Menem, w protestanckim kościele św. Pawła, czyli tak zwany parlament Frankfurcki, którego głównym zadaniem były, było, było dokończenie, podjęcie, dokończenie prac nad konstytucją dla przyszłej Zjednoczonej, tak zwanej oddolnie Zjednoczonej Rzeszy Niemieckiej. Większość w tym parlamencie frankfurckim miały różne ugrupowania liberalne, bardzo zróżnicowane, no ale w jednym się zgadzali. Liberałowie wtedy w parlamencie frankfurckim, mianowicie w tym, że należy przejść i afirmować, nową zasadę w polityce i o, nim, o niej mówił jeden z przywódców liberałów w parlamencie frankfurskim w lipcu 1848 roku, Wilhelm Jordan, który powiedział, że teraz nastał czas zdrowego egoizmu narodowego. Tak dosłownie. Zdrowy egoizm narodowy. I te słowa wypowiedział Jordan w czasie tak zwanej polen debaty, czyli debaty nad tym, czy Ziemię zaboru pruskiego, a konkretnie chodziło o Wielkie Księstwo Poznańskie, Wielkopolskie, czy ona ma wejść także w skład tej planowanej Rzeszy Niemieckiej. Czyli krótko mówiąc, debatowano nad tym, czy, czy oddać ukradzione, czy też nie. I zadecydowano, że właściwie większości Wielkopolska, a no, o Pomorzu tu już nikt nie mówił, bo to uważano powszechnie, że to jest ziemia. Odwieczni niemiecka i te ziemie powinny w większości wejść w skład przyszłej rzeszy niemieckiej. Ale uzasadnienie właśnie było takie. Zasada zdrowego egoizmu narodowego. Wtedy z trybuny parlamentarnej parlamentu frankfurskiego ona została wypowiedziana. I jak wiemy na przykładzie chociażby polityki odtona von Bismarka, premiera Prus od 1862 roku aż do swojej dymisji w 1890, ona, ona była bardzo skutecznie wprowadzana w życie. Oczywiście Polacy w zaborze pruskim należeli do tych grup poddanych króla pruskiego, którzy najboleśnie odczuli, no właśnie, na czym polega to oderwanie polityki, jawne oderwanie polityki od jakichkolwiek norm etycznych. Liczy się zdrowy egoizm narodowy. Czyli zwróćmy uwagę, kolejne, kolejne fale tej rewolucji, które rozpoczyna się, te kolejne kręgi, które rozpoczynają się od 1517 roku, one uderzają w te wszystkie podstawy rozumienia polityki, rozumienia filozofii, rozumienia teologii, które, które ukształtowały się przez całą epokę cywilizacji chrześcijańskiej. A które swoimi korzeniami, jak na przykład prawo naturalne czy metafizyka bytu, sięgały przecież czasów przedchrześcijańskich, ale stanowiły tą wspólny skarbiec, można powiedzieć, dziedzictwo europejskie. Kolejna rewolucja, która, która uderza w Niemcy, no i też ma oczywiście straszliwe konsekwencje dla. Europy i świata, no to jest niemiecki narodowy socjalizm. To jest oczywiście temat rzeka, temat, który jest bardzo wielowątkowy. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę na to, że narodowi socjaliści od początku traktowali, traktowali tą ideologię jako, jako rewolucję. Nieprzypadkowo w prasie narodowo-socjalistycznej właśnie. Nazizm jest opisywany jako ein Bewegung, czyli ruch. Ruch. I, i tutaj i takie skrzydła na przykład w NSDAP skupione wokół takich postaci jak Gregor Strasser, czy jego brat Otto, z, tą, z tymi Strasserami też był związany przez jakiś czas Józef Goebbels. Oni wprost kładą nacisk, że w, tym, w tej nazwie narodowy socjalizm Należy, no właśnie, podkreślać te walory tego drugiego, czyli socjalizmu. Że my, narodowi socjaliści, jak mówił Goebbels, jeszcze przed 1933 rokiem, to my tak naprawdę jesteśmy właściwymi rewolucjonistami. Podobno, po, krótko po objęciu władzy w Niemczech, spytano Adolfa Hitlera panie kanclerzu, ale no, jak to jest z tymi pogłoskami, że wy chcecie tutaj, Prowadzać socjalizm, nacjonalizować główne gałęzie przemysłu, a Hitler miał na, na to pytanie odpowiedzieć: a po co ja mam nacjonalizować przemysł? Ja znacjonalizuję wszystkich Niemców. No i można powiedzieć, słowa dotrzymał. Ten walec rewolucji narodowo-socjalistycznej, on oczywiście no, idzie przez Niemcy od początku od 1933 roku. Warto w tym kontekście podkreślić, że te masowe wywłaszczania obywateli niemieckich narodowości żydowskiej, które mają miejsce przed rokiem 1939, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, mają charakter no, rewolucyjny, ponieważ po prostu grabiona jest cudza własność. Zmusza się Żydów przecież, czy obywateli Rzeszy Pochodzenia Żydowskiego do oddawania, sprzedawania za bezcen. Wielkich majątków. To się nasila, zwłaszcza po, po nocy kryształowej z 1938 roku i, i trwa, oczywiście, potem jeszcze ta dynamika zwiększa się po wybuchu, po wybuchu II wojny światowej. No, do tego jeszcze trzeba dołożyć też trwający, <laughs> trwający od właściwie momentu przejęcia władzy przez. NSDAP w Niemczech, taki rewolucyjny atak na Kościół. On się nasilił po tym, jak papież Pius XI opublikował w 1937 roku encyklikę brennender Sorge, która potępiała narodowy socjalizm, ale właściwie te akty, akty wrogie wobec Kościoła, o z gruntu rewolucyjnym charakterze, mają miejsce od roku 1933 i... Nie pomógł tutaj Konkordat zawarty przez rząd Hitlera ze stolicą Apostolską w roku 33, ponieważ no, narodowi socjaliści, jak każdy totalitarysta, on, oni traktowali te zobowiązania, które były uroczyście podpisane, jako taki świstek papieru i mamy do czynienia właściwie od początku z atakiem, na przykład na. Prasę katolicką, na całą sieć katolickich stowarzyszeń i ten y, tak zwany, właśnie katolicy społeczny y, w Niemczech, on za sprawą narodowych socjalistów doznał takiego uszczerbku jeszcze przed II wojną światową, że y, trudno było potem y, tą całą sieć, nić stowarzyszeń, związków y, y, różnych katolickich, które powstawały, i kwitły na przełomie XIX-XX wieku w Niemczech, odtworzyć. I ta rewolucja, w tym sensie, rewolucja narodowo-socjalistyczna w Niemczech, ona miała swoje fatalne konsekwencje, także, jak popatrzymy na kondycję Kościoła po 1945 roku, bardzo doniosła. No, kolejna rewolucja. Która rodzi się na ziemiach niemieckich, to jest rok 1968. Oczywiście tak zwana rewolucja roku 68 to nie jest tylko i wyłącznie dzieło Niemiec no, czy Niemców, bo to jest fenomen, który przecież dotyczy obu stron Oceanu Atlantyckiego, na kampusach amerykańskich, to rozpoczyna się jeszcze wcześniej. No ale jak popatrzymy na te przemiany, które inicjuje rewolucja roku 68 w Niemczech, wtedy Niemczech Zachodnich, no to mamy do czynienia rzeczywiście przede wszystkim z tymi konsekwencjami, które widzimy w kolejnych dekadach. Od lat 70. i 80. XX wieku obserwujemy taką tę, 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 tę rewolucję w, w obyczajowości. Rewolucję, gdy chodzi o, o, o kwestię chociażby związaną z życiem rodzinnym. To jest zresztą bardzo ciekawe, że te badacze zajmujący się, można powiedzieć, pochodzeniem społecznym, środowiskiem, z którego wywodzili się liderzy tak zwanego ruchu studenckiego w Berlinie Zachodnim czy, czy w RFN w 1968 roku, oni stwierdzili, że w większości to są ludzie, którzy wywodzili się. Wywodzili się z rodzin o tradycjach czy to socjalistycznych, czy generalnie lewicowych. No, oczywiście były też wyjątki, ale, ale też warto podkreślić, i to stwierdzono bardzo dobitnie, że mitem jest stwierdzenie, że takim priorytetem pokolenia 68 roku to było rozliczenie ojców i dziadków z tego, co robili w czasie II wojny światowej. Właśnie najnowsze badania, które są publikowane w Niemczech w postaci różnych monografii naukowych, wskazują, że tak nie było, że to jest uproszczony obraz. Nie było takiego konfliktu w tych rodzinach osób zaangażowanych w ruch studencki, na przykład w roku 1968. Oni, jak piszą badacze tym, zajmujący się tym zagadnieniem, oni woleli atakować abstrakcyjnych ojców, a nie swojego własnego ojca czy własnego dziadka. Kłopotliwymi pytaniami, a co to robiłeś na Wschodzie po 1939 roku? Nie było takiego parcia, pędu do tego, żeby rozliczać. Raczej chodziło o rewolucję, rewolucję w sferze kultury, w sferze obyczajowości. I to się udało, ponieważ pokolenie roku 1968 w Republice Federalnej Niemiec przeszło zwycięsko ten marsz przez instytucje medialne, kulturowe, świata akademickiego, polityczne w końcu. W latach 70. i 80. wieku XX. Wieku no i można powiedzieć, taką emblematyczną, czy emblematycznymi postaciami, I to są, to jest kanclerz Gerhard Schröder, który objął urząd kanclerza w 1998 roku, a więc 30 lat po, po roku 68. Jego wicekanclerz, minister spraw zagranicznych Joszka Fischer, aktywne. Uczestnik gwałtownych demonstracji antysystemowych w roku 1968. No i poprzez działalność, nazwijmy to w sferze soft power państwa niemieckiego, bardzo wytężoną po zjednoczeniu po 1990 roku, poprzez całą sieć na przykład programów stypendialnych afiliowanych przeprowadzonych przez fundację wielkie fundacje afiliowane przy najważniejszych partiach politycznych w Niemczech. Ten program roku 1968, on jest rozszerzany, on jest, no można powiedzieć, yy, yy, proponowany różnym krajom, różnym narodom w Europie Środkowej, które wyzwalając się z jednego ideologicznego ucisku, tutaj komunizmu, w ten sposób bardzo łatwo wpadają w różne inne nowe uzależnienia ideologiczne, które zbiorczo nazywamy rewolucją 1968 roku, a która, która, która miała różne swoje oblicze. Jeden z, z tych kontekstów dotyczy także całego procesu, który rozpoczyna się wtedy, właśnie w 1968 roku, także w Kościele Katolickim w Niemczech. To jest osobny temat, warto tutaj tylko, zaznaczyć, że wtedy właśnie w 68 roku na mocy tak zwanej deklaracji z episkopat RFN de facto wypowiada posłuszeństwo magisterium kościoła, które zostało ponownie zdefiniowane, podtrzymane przez papieża Pawła VI, gdy chodzi o encyklikę humanewitę dotyczącą moralności życia małżeńskiego rodzin katolickich. I, i cały ten, ten, ta, ten kryzys kościoła niemieckiego, którego o, takie natężenie widzimy w naszych czasach w ramach tak zwanej niemieckiej drogi synodalnej, rozpoczyna się właśnie wtedy, w roku 68. On, on te te, te korzenie sięgają rzecz na głębiej, ale wtedy to się ujawnia. A więc ten, ta rewolucja 68. roku w Niemczech, zarówno w sferze świeckiej, jak i w sferze eklezjalnej, te konsekwencje tej rewolucji trwają w obu sferach i trwają z bardzo dalekosiężnymi i złymi konsekwencjami, bynajmniej nieograniczonymi tylko i wyłącznie do Niemiec. Dziękuję za uwagę.